Witajcie na kanale ZeptoBox, z tej strony Waldemar Wawer, a przede mną faktury, rozliczenie roczne moich faktur z fotowoltaiką. Nie będziemy tu mówić o kwotach całej faktury, bo one są nieistotne. Natomiast będziemy mówić o kwotach za kilowatogodzinę, w tym przypadku taryfa G12 w Enei. Zapraszam na odcinek. Witajcie moi widzowie. To co jest ciekawego, to ciekawe jest to, że po raz pierwszy otrzymałem fakturę, do której nie będę składał reklamacji. Po raz pierwszy się to zdarzyło. Czyli nie dość, że faktura została wystawiona w terminie 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego, czyli tak jak stanowi prawo. No bo nie wiem czy wiecie, że poprzednio, w zeszłym roku, to ja się prosiłem Enei o fakturę. Prosiłem i się nie doprosiłem, a później Enea sobie po miesiącu wystawiła sobie, bo tak chciała. I w ogóle na kwoty, jakie sobie chciała. Zeszłoroczna faktura mi się bardzo nie podobała. Złożyłem jedną reklamację, drugą. Sprawa nie jest jeszcze skończona, będę ten temat ciągnął, ale chodzi właśnie przede wszystkim tam o kwoty. Tam są wzięte kwoty znikąd. W tym roku do faktury również nie dostałem cennika, czyli słuchajcie, jest rok 2024, a ja nie dostałem informacji o zmianie cen. Ostatnią zmianę cen z Enei dostałem w 2015 roku. Więc nawet przez e-book Enea nie poinformowała mnie o zmianie cen, czyli wszystkie ceny powinny być stosowane od 2015 i niezmienne, skoro nie przysyłają nowego cennika. A stało się tak, od kiedy dostaję faktury raz do roku. Kiedy dostawałem raz na 2 miesiące, bo wszystko dobrze, a kiedy dostaję faktury raz do roku, jest właśnie taki bezsens. Ale teraz to, co pozytywnego w tej fakturze. Otóż ceny, które tutaj są zastosowane, są całkiem przyjemne. I zaraz Wam tutaj policzę. Ja przypominam tylko, że ceny tutaj są podawane z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. To też jest nie za bardzo księgowe. Nawet podatki zaokrągla się do złotówki, a tutaj po prostu sobie robią też takie jaja z tymi cenami, że 4 miejsca po przecinku. Powinny być według mnie 2 miejsca po przecinku. No ale trudno, takie jest rozliczenie. No i w przypadku tych milionów odbiorców, oni sobie oczywiście miliony złotych jeszcze do tego dorabiają, do tej każdej kilowatogodziny, jak te szczątki groszy będzie. Tak nawiasem mówiąc, dziś jest 20 marca, miałem w końcu chwilę czasu, żeby usiąść przez i dzięki komu? Rolnikom. No, także dziękuję rolnicy za to, że nie mogę wykonywać swojej pracy. Czy słusznie, że blokują drogi, czy niesłusznie? Bo w słusznej sprawie, że walczą, to ja serduchem jestem z nimi. Ale sposób, w jaki walczą, jest taki sam, jakbym ja do nich podszedł i im poprzebijał opony. No po co to takie coś, nie? No ale dobra. Mam czas na nagranie przynajmniej tego odcinka. Fakturę dostałem w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Przede wszystkim była wystawiona w ciągu 7 dni. Być może ją dostałem tam trochę później, bo pocztą i tak dalej. Ale co? Ceny, o to chcecie, tak? Już za chwilę Wam wszystko powiem, wytłumaczę. Specjalnie faktura jest zrobiona tak, że jest podzielona na takie różne opłaty: stała, opłata zmienna, opłata jakościowa, opłata OZE, opłata kogeneracyjna, opłata mocowa, opłata stała sieciowa jeszcze jakaś, żeby wszystko według mnie zamotać. Przecież konsumentowi nie jest potrzebne to, jakie są składowe tej ceny. Powinno być informacja, że kosztuje to tyle i tyle i koniec tematu. No i jeszcze informacja o akcyzie, która w moim przypadku wyniosła aż 3,50 zł. Ach, no po prostu tragedia. Ta akcyza to tragedia straszna. Nie będę już Wam tutaj tłumaczył, ile do magazynu tego wirtualnego wtłoczyłem, ile odebrałem, bo to nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, dlatego że w tym roku, jak wiecie, już
używałem, czyli ten rok, ta faktura opiewa o ten czas, kiedy używałem kogeneratora. Zapraszam do obejrzenia całej serii kogeneracji. Jak ktoś nie lubi samego budowania, no to chociaż tych Q&A, czyli tam pytania i odpowiedzi. Pierwsze dwa odcinki najistotniejsze w playliście kogeneracja, tutaj gdzieś tam wam podepnę, żebyście sobie o kogeneracji obejrzeli. Bo ja twierdzę, że i tak, jeżeli ktoś spala gaz ziemny, to warto przesiąść się na kogenerację zimą, bo zimą z paneli mamy niewiele tego prądu. Ale wy chcecie cały czas ceny! A nie tam jakieś farmazony będziesz tutaj opowiadał. No to was zaskoczę. Pozytywnie. Taryfa szczytowa G12 w szczycie na tej fakturze jest wyceniona na 51,77 grosza. Może będę mówił w złotówkach, żeby było łatwiej. Czyli 0,5177 złotego. Netto to jest ok. I oczywiście nie zawiera opłaty zmiennej. Ale zaraz wam to właśnie policzę, bo to jest ten odcinek. 0,5177 plus opłata zmienna. Mamy 0,1978 i do tego doliczymy jeszcze, bo tam są inne opłaty kogeneracyjne, tam taka, siaka, owaka, i to wychodzi tam 0,015 grosza mniej więcej, więc dodaję do tego 0,015 grosza, czyli 1,5 grosza inaczej mówiąc, złotego, bo to był 0,015 złotego, przepraszam, a to daje 1,5 grosza. Razem to jest, słuchajcie, 0,7305 złotego. Rozumiecie? W szczycie. W taryfie G12 Fenei. Do tego dodamy podatek 23% razy 1,723 i wychodzi nam 0,8985 i dam 15. Czyli można zaokrąglić, że 90 groszy kosztuje prąd w taryfie szczytowej. No nieźle. Nie jest źle. A w pozaszczytowej, czyli tej, bo szczytowej zużyłem 0. 0 kWh szczytowej, dzięki magazynom energii, 0 kWh w szczycie. Poza szczytem zużyłem tam trochę kWh, ale cena poza szczytem jest 0,24 złotego, czyli 24 grosze netto, i do tego opłata zmienna sieciowa jest też dużo niższa, 0,0651 złotego, czyli 6,5 grosza można powiedzieć, i doliczymy do tego jeszcze te 1,5 grosza tych wszystkich opłat pozostałych, 0,0 15, to się równa 32 grosze, 0,32 złotego netto. No to teraz dodajmy VAT razy 1,23. Po co wam to mówię? Żebyście wiedzieli, jak to zliczać, które pozycje z faktury, żeby wam to wyszło na waszej fakturze. I w komentarzach tam piszcie, jak to wam wychodzi w takim liczeniu, jaką taryfę macie, jaki operator i właśnie co wychodzi z dodawania, bo okazuje się, że mimo że cennik powinien być równy dla wszystkich, to nie jest, o nie jest. Więc taryfa pozaszczytowa to jest 0,3937. Czyli można powiedzieć, nawet zaokrąglić do 40 groszy. Brutto, za kilowatogodzinę. 90, a 40. Tragedii, słuchajcie, nie ma. No i ja zużyłem oczywiście tylko w tej taryfie pozaszczytowej, bo ładowałem akumulatory i tak dalej, więc w ogóle mam tutaj za cały rok z abonamentami, a mam dosyć dużą opłatę za układ trójfazowy, bo aż 10 zł tam prawie wychodzi abonamentu, plus opłata przejściowa, powyżej ta najwyższa już zakładka, i opłata mocowa też jedna z najwyższych, bo tam 13,50. Razem w każdym razie wyszło około 1000 zł za cały rok. Przy zużyciu 16 czy tam 17 MWh, 1000 zł, myślę, że
to jest to warte. Ale oczywiście była tutaj w tym kogeneracja i niestety nie jestem w stanie na ten moment oszacować ile, to znaczy wiem ile kilowatogodzin zaoszczędziłem, ponad 2500 do końca stycznia, mamy teraz luty i tak dalej, więc czyli kogenerator co najmniej 2500 kilowatogodzin wyprodukował. No i to jest ta moja oszczędność z kogeneracji, a ilość metrów sześciennych gazu, które zużyłem, jest dokładnie taka sama. Więc nie mówcie mi tutaj takiej historii, że ten gaz drogo wychodzi, bo wychodzi drogo, mimo tych tam rządowych tarci i wszystkich innych rzeczy. Natomiast skoro ja i tak spalając ten gaz w standardowym kotle kondensacyjnym, i tak bym za to zapłacił. No a że stawka jest niestety w tej chwili duża, a od tam przyszłego roku, prawdopodobnie od lipca już nie będzie tej całej ochrony, więc będzie jeszcze wyższa, ale to podrożeje wszystko. Ten prąd właśnie też, to ja nie wiem, czy tu chodzi o te ceny właśnie maksymalne, ale jest, pozostało mi to rozbicie na taryfę dzienną i nocną, no coś niesłychanego. W zeszłym roku ta faktura, tam oni kroili mnie po 69 groszy netto za sam prąd plus przesyły, to wychodziło jakieś tam złoty 30 zł w zeszłym roku. Faktura kosmos w zeszłym roku dostałem za małe zużycie. No i właśnie po to nagrywam ten film, żebyście sprawdzali swoje faktury. Sprawdzali swoje faktury, w szczególności kiedy macie fotowoltaikę. A już ten netbilling to już w ogóle. Fajnie by było, jakbyście w komentarzach tutaj pod tym filmem właśnie pisali. Taryfa G11, G12, G12W, czy tam G12AS, jeszcze taka antysmogówka też była. I właśnie ile wam wyszło w ten sposób licząc? Czyli bierzecie kwotę za prąd w dzień plus ta opłata tak zwana zmienna, czyli to jest za dystrybucję. Tam nawet jak nie dodacie tego 1,5 grosika, to nie o to chodzi. Nikt o grosiki nie będzie tutaj walczył. I właśnie razy 1,23, czyli żeby z 23% VAT-em, czyli cenę brutto. Żebyście wszyscy porówny tam od razu w tych komentarzach, żeby było widać, jakie są ceny. Albo być może nawet, słuchajcie, może lepiej przypnę arkusz Google'a, żebyście to powypełniali. To by było w ogóle fantastycznie. Albo jak się nie znacie, to przesyłajcie mi na wawer@zeptobox faktury, skany faktur, czy tam te PDF-ki, które dostajecie w elektronicznym, bo ja cały czas raz do roku chcą mi przysyłać, no więc zostałem przy formie papierowej. Na to akurat nie zwróciłem uwagi, że się źle skopiowało, więc też wam tego nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu. Tutaj nic takiego ciekawego nie ma na tym. No bo moje zużycia są minimalne, są tam na poziomie łącznie w taryfie nocnej jest coś koło 1700 kWh, czyli gdzieś tam wiadomo, że coś zawsze zużywa, no bo jest ustawione, żeby te 30 W cały czas pobierało, także tak to wygląda i tyle. Fajnie by było, żebyśmy właśnie w komentarzach pouzupełniali tych pozostałych operatorów, a nawet jak są ci sami operatorzy, to fajnie by było, żebyście wiedzieli. Cenę jak możecie, to uśrednijcie z całego roku, tak? Bo ja tutaj podałem wam cenę już uśrednioną na tej fakturze, która się znalazła. Według mnie to jest też tam dziwne, no bo przecież te ceny się zmieniały. Ja mam okres rozliczeniowy od 1 lutego do 31 stycznia, więc najprawdopodobniej tutaj tak jest coś pomotane. Ale po raz pierwszy nie będę reklamował tej faktury, bo jest po prostu mniej więcej z tym, co powinienem zapłacić. A skoro mniej więcej się zgadza, to ja już nie będę tutaj się szarpał jakieś tam złotóweczki. No ale w zeszłym roku, no to dobre kilkaset złotych powinno być faktura niższa, więc jest tam o co walczyć. I oczywiście tematu nie odpuszczam. Zapraszam na co wtorkowe live'y. Staram się zazwyczaj około godziny 20 robić live'a technicznego. Jeżeli macie jakieś techniczne pytania, to jak najbardziej. Formuła tych live'ów jest prosta, czyli rozpoczynam live'a, daję wam ileś tak zwanego darmowego czasu i robimy sobie właśnie konsultacje, czyli odpowiedzi na pytania, które zadajecie na czacie lub też telefonicznie. Ale jak chcecie tylko przedłużyć czas trwania tego live'u, to jest po prostu link do takiej usługi Tipli i dzięki niej możecie sobie przedłużyć czas trwania tego live'a. Wczoraj trwał 3 godziny, za co bardzo dziękuję. Więc
zacząłem o 19.30, 22.30 skończyłem, więc to jest taka pora, już powiem wam, ta 22 z kawałkiem, to już jest jednak późna pora i powolutku tam widziałem, że zaczęliście się rozchodzić, ale i tak jak zwykle licznie przybywacie, więc serdecznie na te live'y zapraszam. Formuła moich live'ów jest właśnie typowo techniczna, pogaduchy techniczne. Oczywiście w live u Waldka też, czyli na Pompa Ciepła IPV, też zmienił troszeczkę formułę, więc myślę, że to jest całkiem fajny kierunek Waldek tutaj obrał i tam pisaliście, że live beze mnie u Waldka to nie jest live. Dziękuję wam za te słowa, ale oczywiście to nie o to chodzi, żebym ja był ciągle u Waldka, bo nieraz jestem tam zupełnie zbędny, a właśnie bardziej takie tematy techniczne mnie interesują. I też być może u Waldka na live się pojawię jako ten ekspert, tak? To też niewykluczone. Zapraszam raz jeszcze w poniedziałkowe live'y u Waldka o 20 na kanale Pompa Ciepła IPV, wtorkowe live'y techniczne u mnie. No brakuje mi jeszcze jako niezależnego, prosiłem go, ale on mówi, no nie wyrobię się, a ja bym tak chciał, żeby on też takie live'y prowadził techniczne właśnie z wami, z widzami i żeby odpowiadał właśnie na pytania typowo techniczne od Wiktrona bardziej, nie? No bo jeszcze Wiktrona nie miałem do testowania, ale dlatego nie miałem, że możliwości ma przeogromne, ale wejść, wyjść ma bardzo mało. No więc to jest taka ciekawostka, którą też bym chciał wiedzieć. Wy widzowie, jeżeli byście chcieli wiedzieć, to też męczcie Piotra Eko Niezależnego, żeby właśnie na te maile, które 3 tygodnie ma zaległości, to żeby zrobił live'a. Ja go też spróbuję na to namówić. Czyli po co ma odpowiadać na maila? Niech wszystkie maile odpowie, zapraszam na live'a, na przykład w piątek godzina 20. No i zrobić live'a. To by była fajna sprawa. I na te wszystkie pytania z maili on powinien odpowiadać. Myślę, że forma też by była fajna. Oczywiście u mnie wszystkie pytania też nie giną. Jak zadajecie pytania przez Tipli, to one wchodzą do live'a i od nich zaczynam. Także przed live'em możecie jak najbardziej zadawać te pytania przez ten link, który jest zawsze pierwszym linkiem w opisie pod live'em. I dzięki temu już na start mogę zaraz zacząć odpowiadać, czyli mam temat, nie muszę do was rozmawiać właśnie w taki sposób, gadająca głowa, nie wie o czym mówić, albo co zacząć, no bo u Waldka jest tak fajnie, że jest zawsze temat przewodni, a u mnie jest to po prostu jako konsultacja. Napiszcie też w komentarzach, co o tym sądzicie, jak to wam się wszystko podoba, te techniczne live'y. No i tyle. Zapraszam. Raz jeszcze. Hej.